Hejka, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać mierzenie moich wszystkich rzeczy, które mam w swojej szafie, jeżeli chodzi o jeansy i ogólnie spodnie. Stwierdziłam, że dam razem i spodnie i jeansy, bo bez sensu to dzielić. Ogólnie chciałabym nagrać całą taką serię na moim kanale, bo widziałam ją u zagranicznych youtuberów i bardzo mi się podobało, a widziałam, że jest tego mało na polskim YouTubie, więc z chęcią to nagram i przy okazji zmadłem się, ile mam pary jeansów, które może chciałabym już sprzedać, których nie chcę już nosić i może sobie przy okazji przypomnieć jakieś, o których na przykład mogłam zapomnieć czy coś. Więc zapraszam do filmiku. Te spodnie są ze Stradivariusa i mam je w rozmiarze 34, ale ogólnie u mnie to będzie problem ogólnie w większości spodni. U mnie wszystko leży tutaj super, w ogóle w udach, w tyłku, w biodrach, ale zawsze mi odstaje w talii, bo mam dużo wąższą talię od bioder i po prostu potem mi odstaje spodnie, więc to będzie wirus spodni. Tak samo jest tutaj, ale no tak jeszcze bardzo mocno tego nie widać. No i są właśnie w taką różową szachownicę, która mi się podobała. Wiadomo, że nie są spodnie do wszystkiego, ale takie ciekawsze, jeżeli chcecie jakieś inne spodnie niż takie zwykłe niebieskie, to polecam, bo w Stradivariusie mają naprawdę super jakości jeansy. Mi się z żadnymi jeszcze nic nie stało, więc polecam. Teraz przechodzimy do jedynych moich czerwonych spodni. W sumie nie wiem za bardzo dlaczego, ale mega lubię czerwony i srebrne mi się nie podobają. Tylko właśnie mam taki, jakbym powiedziała, średni stan, trochę taki nawet niższy, ale mają naprawdę prześliczny kolor. Bardzo lubię, mam takie białe szycia. One są z kropa ogólnie i mam je w rozmiarze 34 też. I ogólnie tutaj wszędzie leżą idealnie, serio. Okej, więc kolejne moje legi. Takie postrzępione jeszcze na dole. W takim pięknym różowym kolorze. Jezu, uwielbiam ten kolor spodni. Zawsze je chciałam i dostałam je od Emil Store. I są naprawdę fajne. Są trochę takie luźniejsze, ale tutaj to jeszcze tak mocno nie odstało. Właśnie chciałam takie trochę luźniejsze, bo lubię też takie spodnie. I naprawdę mam prześliczny kolor. Na żywo jest jeszcze mocniejszy niż w kamerze. I są naprawdę bardzo wygodne. Są spoko wykonane. Więc naprawdę mogę polecić. Okej, a więc przechodzimy do jednych z moich ulubionych spodni. Naprawdę, bo nie dość, że uwielbiam zielone, to tak pięknie leżą. Są to takie wide legi z Pull&Bear. I mamy w rozmiarze 34. I tutaj w talii są po prostu idealne. W biodrach też, ale były poprawiane tutaj w udach, bo były mega, mega szerokie udy. Po prostu nie mogłam w nich chodzić, więc były zwężane. Ale po tym, jak je zwężyłam, to są po prostu idealne. Mają tak piękny kolor i tak piękny krój. Serio, to są po prostu takie idealne wide legi, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o te spodnie, są po prostu idealne. Takie beżowe, nude spodnie, po prostu do takiej idealnej kapsułowej szafy, można by powiedzieć. I lubię je bardzo, ale kupowałam już je dość dawno. Myślę, że z 3 lata temu w Handemie. Są też do wielu rzeczy i ogólnie bez problemu można zainwestować w takie spodnie, bo one tak samo jak jeansowe będą pasować do wszystkiego, a jednak to trochę taka odmiana, no nie? I zawsze można coś innego, nowego pokombinować, także są super, tutaj idealnie w talii leżą i w biodrach. Teraz mam do pokazania takie brązowe wide legi. One są z Shein, ale kupiłam je naprawdę już mega dawno, kiedy jeszcze naprawdę mało osób kupowało na Shein. Więc to było moje pierwsze zamówienie na Shein, w sensie to i jeszcze jakieś inne rzeczy. I ogólnie lubię te spodnie, ale
i lubię nawet ich kolor. Tutaj ładnie leżą w ogóle w talii, w biodrach, w udach, tylko właśnie ich jedynym minusem jest to, że dziwnie układam się tutaj z przodu i jakoś tak w zależności od tego, jak się ułożę, w ogóle jak się założę, co jakoś tak inaczej i nie do końca mi się to podoba, więc dlatego nie noszę ich tak często, ale ogólnie lubię je i uważam, że są też fajne, naprawdę, jak ogólnie w większości stylówek, więc w zamian nawet te zwykłe niebieskie jeansy też będą pasować do większości rzeczy. Mam takie trochę bardziej crazy jeansy. Są takie pomarańczowe, z takim wzorkiem. I dostałam je z Shop Coli. Mega je lubię też. Są właśnie takimi też wide legami. I ogólnie właśnie bardzo chciałam do nich kupić te pomarańczowe Nike, ale na razie nie planuję kupować kolejnych butów, bo no. Ale są, serio, są super. Są mega wygodne. Ale z nimi ogólnie był spory problem, bo dostałam je w rozmiarze S, który był najmniejszy, a musiałam je jeszcze zwężyć o praktycznie połowę, więc w talii, więc no kurczę, są duże naprawdę. Ale jak po tym zwężeniu po prostu leżą idealnie wszędzie, tutaj są takie naprawdę mega wygodne i są też tak porządnie zrobione, więc serio, lubię je naprawdę. I właśnie to jest jedna z takich ciekawszych rzeczy w mojej szafie, więc jeżeli lubicie tak poszaleć, to jest super rzecz. Okay, więc jeżeli widzieliście moje wcześniejsze filmiki, to na pewno widzieliście już te spodnie, są one z Shein i przy okazji z moim kodem FAUSLA macie minus 15% zniżki na całe zamówienie, więc ogólnie opłaca się mega, bo na Shein macie różne ubrania, naprawdę teraz jest dużo takich ubrań, które są nawet lepsze niż te w sieciówkach i są też takie inspirowane dosłownie Pinterestem oraz wiele dekoracji, więc serio polecam, bo nawet jeżeli chcecie pozamawiać parę takich pierdół, to wiadomo, mój kod też działa, więc jeśli chodzi o te spodnie, to zaczynamy nimi teraz kolejkę Cargo Pants. Spodnie cargo, które w zasadzie po prostu się zakochałam. Kiedyś bym była totalnie na nie, ale teraz uwielbiam bojówki dosłownie. I te mają tak piękny kolor, nigdy nie miałam tak pięknego koloru spodni w siebie i w ogóle żadnej rzeczy nie mam w takim pięknym kolorze. Serio uwielbiam je, pięknie pasują do białego i są super serio wykonane. Mam tutaj taką gumkę, więc bardzo dobrze dopasowuje się do talii i naprawdę ładnie się układają. Są tutaj też z tyłu kieszenie, więc są naprawdę super, nie trzeba było nic poprawić, więc ale teraz szybko przechodzę do drugiej wersji kolorystycznej. Są to te same spodnie, tylko inny kolor. Te są takie kremowe i też absolutnie uwielbiam ten kolor. Są po prostu idealne i zawsze chciałam mieć takie kremowe spodnie i szczególnie gdy polubiłam cargo, chciałam mieć właśnie takie białe lub kremowe cargo spodnie. Więc te są idealne i tak samo właśnie jak te niebieskie. Super się tutaj układają, serio. Mega polecam, jest to jedno z najlepszych rzeczy, jakie mam z Shein, więc teraz mam do pokazania kolejne spodnie cargo, też są właśnie z Shein i też je dostałam i są w takim beżowym kolorze ogólnie. Mega mi się podobała na stronie i serio wiedziałam, że będzie taki pewniak, że będą super i w ogóle, a dostałam je właśnie w rozmiarze XS i były dla mnie tak ogromne, były zwężone w talii też prawie o połowę, ale są tak za duże, uważam, że wygląda w nich jak no właśnie, jakoś po prostu nie mogę tego wierzyć. Tutaj z tyłu też są strasznie wielkie. Wszyscy mi się nie podobają, więc myślę, że sprzedam je na Vinted, bo widziałam, że dużo osób właśnie podobają się te spodnie, więc po prostu to już nie jest mój styl. To jest trochę takie, jest bardzo szerokie i tak dziwnie szerokie, no po prostu nie mogę.
przechodzimy do dwóch moich ulubionych kar, Cargo. Więc to są pierwsze, są ze Stradivariusa. Mam je w rozmiarze 34 i są super, pasują idealnie, wcale nie były w ogóle poprawiane. W biodrach są takie super, tutaj luźniejsze trochę, więc są mega wygodne. Są ultra wygodne, mają bardzo ładny czarny kolor. I właśnie polowałam też na nie w beżowym kolorze, ale nie udało mi się ich kupić właśnie tego modelu, więc kupiłam czarny. I serio, są idealnej długości, nie musiałam ich skracać ani nic. I po prostu idealnie się układają, więc jeżeli szukacie spodni cargo, jakikolwiek kolor, to polecam właśnie te ze Stradivariusa, bo są prześliczne, serio. Przechodzimy do ostatnich cargo spodni, które mam w tym filmiku. Więc tak, są to takie beżowe cargo z Bershki, mam je w rozmiarze 36. I są to moje ulubione cargo zdecydowanie i są to też jedne z moich ulubionych spodni ogólnie, które mam w szafie. Mają prześliczny beżowy kolor, są takie idealne do takiej nut szafy. Uwielbiam takie kolory też, naprawdę będą pasować też do praktycznie wszystkiego. I mają tutaj naprawdę takie głębokie kieszenie. Z tyłu mają takie kieszenie na guzik, ale nie używam ich, bo po prostu mogę tylko tutaj. Najczęściej też nie noszę po prostu związane sznurówką w talii, ale nawet jeżeli ich nie związuję, wyglądają spoko, bo tak opadają niżej. Ale ja akurat musiałam skracać, bo były trochę na mnie za długie. Tym spodniami zaczynam serię spodni z dziurami, które mam. Nie mam ich jakoś dużo, od razu mówię, bo zazwyczaj unikam tych spodni, wolałam takie klasyczne, ale mam też parę par. Więc te są z Shein, dostałam je od Shein i mam je w rozmiarze bodajże S i naprawdę idealnie pasują tutaj w biodrach i w talii, są serio idealne. Te dziury też są fajne, są takie spoko, nie rozwalają się dalej jakby, bo to jest też często problem takich właśnie dziurowych spodni, więc są super, mają piękny taki mocny czarny kolor, nie spierają się przy praniu, więc są naprawdę super i są takie tylko lekko luźne, nie są za bardzo luźne i naprawdę super się układają. To w sumie jeden z moich ulubionych właśnie spodni z dziurami. Więc teraz taki naprawdę mega biały outfit, ale właśnie mam te białe spodnie z dziurami. One są ze Stradivariusa, kupiłam je też już dość dawno. Są w rozmiarze 36 i naprawdę ładnie się tutaj układają ich w biodrach. I tutaj w talii są naprawdę mega ładne i ogólnie trochę rzadziej noszę niż te zwykłe, identyczne tylko bez dziur, bo po prostu dziury nie zawsze mi pasują, ale są naprawdę mega ładne i mogę je polecić, bo naprawdę będą pasować każdemu do każdej szafy, nawet jeżeli nosicie tylko niebieskie, to też będą super, no naprawdę pięknie się wszędzie układają, więc lubię je też. Są też z Shein, lubię je też, ogólnie mają taki ładny, jasny kolor jeansu i właśnie dostałam je od Shein, mam je w najmniejszym rozmiarze, czyli w XS i naprawdę ładnie się tutaj układają, nawet w talii, w biodrach, ale czasami nawet przywiązuję trochę w talii, ale lubię też jak tak układają trochę w dół, są dobrej długości i ładnie się ogólnie układają, więc naprawdę je lubię, mają ładny kolor. I są takie, bym powiedziała, bardziej klasyczne. Te spodnie są z Pull&Bear. Mam je w rozmiarze 36 i po prostu uwielbiam ten kolor, uwielbiam ich krój. Zazwyczaj związuję tutaj w talii sznurówką i wtedy leżą idealnie. Są też wide legami, takie ładne przetarcia, ładne dziury, które nie są aż takie wielkie i nie ma ich aż tak dużo. Naprawdę lubię ich kolor, lubię ich krój, są naprawdę mega wygodne, są super wykonane, więc naprawdę uwielbiam to spodnie. A więc to już ostatnie para jeansów z dziurami. Te mają już ich znacznie więcej niż pozostałe moje jeansy. One są z H&M i są w rozmiarze 32, ale są już takie na styk.
ale naprawdę je lubię. Z nimi jeden problem był to, że dziury się dość mocno rozrywały, rozchodziły się, ale były przyszyte, więc teraz jest ok i wygląda to dobrze, nie rozpadają się już. Naprawdę je lubię, ładnie się tutaj układają wszędzie, idealnie są dopasowane. I te przyterce też są ładne, one są takie inne niż mam, więc no i są to takie bardziej skinny jeans, ale lubię je.